Kombatanci, weterani, walk o niepodległość. Mieszkańcy typu, żołnierze Wojska Polskiego, rodacy. Stajemy dzisiaj do niepodległościowego apelu pamięci, aby uczcić wszystkich, którzy walczyli o niepodległość Rzeczypospolitej Polskiej. 11 listopada 1918 roku, po 123 latach niewoli, odrodziła się wolna Polska. Dziś my, spadkobiercy polskiej tradycji niepodległościowej, sięgamy do skarbnicy snów naszych walecznych przodków. Przywołujemy pamięć uczestników powstań narodowych, twórców II Rzeczypospolitej i obrońców odzyskanej niepodległości. Wspominamy również żołnierzy kul bitewnych II wojny światowej, polskiego państwa podziemnego oraz powojennego podziemia niepodległościowego. Wzywam rodaków, którzy nie ugięli się pod jarzem zaborców i nigdy nie przestaliście walczyć o niepodległą Polskę. Wołam żołnierzy generała Tadeusza Kościuszki, toczących krwawe boje pod Razowicami, Szczegocinami, Maciejowicami i w obronie stolicy. Do was wołam żołnierze Legionów Polskich, generała Jana Henryka Górskiego, którzy wracaliście z ziemi włoskiej do Polski, świadcząc, że jeszcze Polska nie zginęła. Wzywam biegłosów księdza Józefa Poniatowskiego, Podwarszenia i Smoleńska, za dole zimne i spodnictwa. Stańcie do apelu! Wołam podchorążych, którzy w noc listopadową podarwali nawet do walki. Wzywam żołnierzy Powstania Listopadowego, bohaterów Kostoszka, Krochowa i Ostrołego. Do was wołam nieugięci powstańcy styczniowi, waszej krwi przelanej pod Małopolszczą, Gniewinami i Łzą nie zapomnijmy. Stańcie do apelu! Wzywam wszystkich żołnierzy polskich walczących na polach bitew i wojny światowej o odzyskanie niepodległości. Wołam żołnierzy Legionów Polskich, Legionu Puławskiego, pierwszego korpusu na Białorusi i drugiego korpusu na Ukrainie, Legionu Mariuszyków, Armii Polskiej we Francji oraz Polskiej Organizacji Wojskowej. Stańcie do apelu! Wzywam bohaterów, którzy wychowali zręby polskiej państwowości, żołnierzy samoobrony, Mińska, Gminy i Drogi, Waleczne Odental Polski oraz powstańców wielkopolskich i śląskich. Wzywam strzelców, dróżniaków, sukowni, kadetów, skałów i harcerzy. Wołam córki i synów narodu polskiego, będących państwa polskiego przed Nawałą Bolszewicką. Wzywam żołnierzy, którzy w sierpniu 1920 roku dali przykład światu, jak należy bronić wolności i niepodległości. Stańcie do apelu! Ciebie wzywam marszałku Józefie Piłsudski, który 11 listopada 1918 roku stanowi na czele odrodzonego Wojska Polskiego. Wzywam strukturów niepodległego państwa polskiego, Wincentego Witosa, Wojciecha Korfantego, Ignacego Daszyńskiego, Ignacego Kalerowskiego, Romana Polskiego oraz generała Józefa Halera i generała Józefa Wolnogromuszyńskiego. Stańcie na apelu! Wołam żołnierzy polskich walczących od września 1939 roku na wszystkich frontach II wojny światowej, bohaterów polskiego państwa podziemnego oraz powojennego podziemnego państwa, którzy stanęli do walki za Boga, Honę i Ojczyznę. Stańcie do apelu! Wzywam rodaków, ofiar hitlerowskiego i komunistycznego reżimu, Lasu Krakowskiego, obozów zagłady i ławów Syberii, którzy na ołtarzu ojczyzny złożyli daninę krwi i życia. Stańcie do apelu! Wołam żołnierzy Wojska Polskiego, którzy nie bacząc na trudy i niebezpieczeństwa, pełnili służbę w misjach wojskowych w różnych regionach świata i oddali swoje życie w imię pokoju i walki o prawa człowieka. Stańcie do apelu! Do was wołam bohaterowie walk o niepodległość Rzeczypospolitej. Ofiara waszych czynów w drodze ku wolnej ojczyźnie zapisała się krwawymi zgłoskami w sercach naszych i pamięci. Dziś wolna Polska wyraża wam swoją wdzięczność i cześć, a młode pokolenie uczy się na waszych wzorcach obywatelskiej i żołnierskiej wierności ojczyźnie. Ha,